Mam na imię Ola, mam 40 lat, w tym roku skończyłam i wychodzę za mąż w przyszłym roku, w czerwcu albo w sierpniu. Albo w sierpniu. Nie wiadomo kiedy, tak dokładnie, ponieważ jeszcze nie mamy wybranego miejsca, bo to świeża sprawa, Bartek się dopiero co oświadczył i zaczynamy organizację ślubu. Znamy się półtora roku prawie. Praktycznie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Tylko długo musiałam czekać na drugie wejrzenie, bo aż 10 miesięcy, aż się odezwał następny raz. Ale jak wtedy się spotkaliśmy, to już się nie rozstajemy do dnia dzisiejszego. Moment, poczekajmy jeszcze. Jaką jesteśmy parą? Spontaniczną bardzo. Zgodną. O, to ładnie. Zaczynaj zdanie, jesteśmy parą. Nie, to typu. Nie, ty zacznij, a ja... I tak jedzie coś tam jeszcze. Ty zacznij, a ja będę, a ja rozwinę. Dobra, pojechało. Jakub? Spontaniczną i zgodną. Jesteśmy parą. Jesteśmy parą spontaniczną i zgodną. Bardzo się wspieramy, to też jest ważne. Śmiejemy się dużo, tańczymy. No w ogóle lubimy się bawić, lubimy ze sobą spędzać czas i to jest fajne, że pomimo tego, że minął no ponad rok grubo, to tak naprawdę czujemy się, jakby to nadal był ten pierwszy miesiąc i to jest cudne. I stąd też wiadomo, że to na pewno jest to. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo ja tu znalazłam? Witam, Ola. Cześć, Izabela. Silna grupa. Rozumiem, że ty jesteś panną młodą. Tak, to jest pan młody, Bartosz. Cześć. Cześć. Moja mama Ania i moja druga mama przyszła teściowa Alinka. No słuchajcie, bardzo miło, tylko dlaczego wy jesteście po tej stronie sklepu zamiast w środku? Bo my podziwiamy. Oglądamy. Cuda. No dobra, to ja was zapraszam do siebie już teraz do środka. Ty idziesz z nami? Nie, ja wolę iść w drugą stronę, a wy się dobrze bawcie. Wolę być zaskoczony. Dobra, czyli szykujemy niespodziankę. No dobrze, my w babskim gronie idziemy do środka. Ja ciebie porywam na pierwszą rozmowę, a wy, moje drogie, możecie sobie popatrzeć, poprzyglądać się, powybierać. Może jakaś wasza propozycja właśnie okaże się być tą idealną. Idziemy? Idziemy. No, to bawcie ty idź dobrze. I my idziemy. Proszę. Często zdarza się tak, że panny młode, przychodząc do mnie do salonu, zapraszają ze sobą sztab doradców. Są mamy, teściowe, babcie, ciocie, koleżanki, przyjaciółki i jeszcze najlepiej świadkowa. No zobacz. No. Śliczna jest? Nie, tak. Ja ci powiem szczerze, berze... że ja Olę w niej widzę. No nie, ta jest taka, wiesz, to nie na tą. Dla Oleczki nie, musi być nie. Wyjątkowa. Wiesz co, ta chociaż tu nie. Takie frufru jest. Nie, nie, ona ma taki... Nie, a co ta nie, o tej? Ta nie. Nie, ona się za dużo zdobień? Ostro bardzo błyszczy, wiesz? Nie, za ostro. To tak mi się wydaje, że tutaj to tylko ta, ale mi się nie podoba ten dół. Cudna jest ta, ale to nie te klimaty. Nie, 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 nie. To jest za księżniczkowe. To może... jeszcze może tak. Do drugiego przejdziemy, tam coś mi się w oczy rzuciło. A nie, od dołu do góry. O nie, to nie. Nie. Nie, to się za mocno. Nie, tu nie. Nie. No tu nie kolor. Chyba nie. Podaś to. Nie, pióra i no nie. Czekaj, to takie piórka piękne. Mogłaby to przymierzyć. Ale to jest, co? Ale słuchaj, biel, tu masz ale podkład. Ale to jest takie masz... beżowe, Aniu. O Jezu, tu ci coś pokażę. Zobacz to. Gładkie, piękne, góra tylko taka. Tak, i u Oli nie przejdzie. Góra no. Nie przejdzie. Podoba mi się to, że mamy są bardzo zaangażowane w ten wybór sukni, więc chodzą między tymi wieszakami, wybierają taki model, siaki model. No w ogóle są super. Ale czuję, że dzisiaj będzie dużo się działo, bo każda ma zgoła różną wizję. Olu!
Słuchaj, ja w ogóle obejrzałam sobie już twoją piękną fotoksiążkę od Empik Foto, oczywiście spisali się na medal, więc mam wrażenie, jakbym was znała i w ogóle wszystko o was wiedziała. Ale jednak, co się usłyszy, to się usłyszy, więc ja jestem super ciekawa tej historii waszej miłości, takiej wiesz, od ciebie. To ty opowiadaj, a ja jeszcze będę przeglądać zdjęcia. Prowadzę przychodnię rehabilitacyjną i koleżanka dała mi kontakt do, jak powiedziała, fajnego faceta, który może przyjechać i zrobić u mnie badania na osteoporozę. No i zadzwoniłam, umówiłam się z nim, przyjechał, to było 2 lata temu prawie. Aha. Zaraz minął dokładnie 2 lata. Przyjechał, zrobił badania i tego dnia cały dzień rozmawialiśmy. Po prostu spędziliśmy ze sobą, było mało pacjentów na szczęście, więc mieliśmy czas dla siebie. I rzeczywiście bardzo fajny facet, bardzo mi się spodobał i pojechał i ślad o nim zaginął. Ale słuchaj, ale tak było, że spodobało ci się to, że z nim fajnie ci się gadało, czy po prostu też fizycznie pomyślałaś sobie, fizycznie, ale tak. Ciacho! Ciacho to było już jak wysiadł z samochodu, to aha, była dobra. Pierwsza myśl. A potem jeszcze się odezwał i było tylko coraz lepiej. Okay. I słuch o nim zaginął. I po 10 miesiącach nagle dostaję telefon. Miałam zapisany jego numer, z czego się bardzo ucieszył, bo jak odebrałam, powiedziałam, cześć Bartosz, więc się ucieszył, że mam zapisany numer. Powiedział, że przyjeżdża znowu do Radzymina i czy możemy się spotkać. No i spotkaliśmy się tego dnia rano i spotkaliśmy się wieczorem i już się nie rozstaliśmy. Czekałem tyle, bo tyle było trzeba czekać, żeby to wszystko się rozwinęło i też u mnie. Czy on jest takim idealnym partnerem w perspektywie spędzenia z nim całego życia? Tak, tak, tak. To jest właśnie tak, rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie, że w tym wieku, po przejściach, po doświadczeniach, ja lat 40 skończyłam, Bartosz jest co prawda 3 lata młodszy, ale no to już jakby w tym wieku ta różnica się zaciera. I to jest absolutnie właśnie ten czas, w którym musieliśmy się spotkać. Nieraz tak rozmawiamy, a co by było, gdybyśmy się spotkali 20 lat temu? Zapewne by się rozpadło, bo dopiero jak już jesteś dojrzałą osobą, masz w głowie poukładane, wiesz czego chcesz i czego nie chcesz, to tak naprawdę dopiero można stworzyć ten związek idealnym dla siebie, tak? Tak jak się chce. Tak naprawdę Olę kocham za wszystko. Za to, że jest, za to, że wytrzymuje czasem to, co złego tam zrobię, czy głupiego zrobię. Generalnie to za całokształt. Ja kocham Bartka za to, jaki jest. Za to, jaki jest dobry, czuły, ogarnięty. Pomocny, opiekuńczy, wesoły. Dużo. Dużo. Za wszystko. W którym momencie zdecydowaliście, że weźmiecie ślub? Jak długo wiesz się znaliście? Co? Ja uważam, że czułam to od samego początku, w sensie takim, że na pewno już z nim będę, bo po prostu spędzamy ze sobą 24 godziny praktycznie na dobę, do czego też przyczyniła się pandemia. Bo oba nasze biznesy medyczne no, ucierpiały na pandemii, więc żeśmy ten ostatni rok spędzili non-stop razem. I ja absolutnie od samego początku wiedziałam, że to już będzie człowiek, z którym chcę spędzić resztę życia. Natomiast niejednokrotnie rozmawialiśmy o ślubie i zawsze Bartosz się zapierał, że on ślubu brać nie będzie, bo nie, bo bez sensu, bo nie trzeba i w ogóle. Więc zaręczyny tak naprawdę były dla mnie totalnym zaskoczeniem. To wstałem ja któregoś dnia i pomyślałem sobie, tak to ten dzień i poprosiłem ją o rękę. A ja wcześniej słyszałam przez rok czasu, że nigdy się nie ożeni, bo to bez sensu. Po co? Więc byłam bardzo zaskoczona. No ale dojrzałem do tego, że jednak tak, to ta kobieta i chcę z nim być. Ale poza tym, będzie twój pierwszy ślub. To będzie mój pierwszy ślub, tak. A Bartka? Też. O, to super! Też. I to jest takie, ślub myślę, że też daje takie poczucie bezpieczeństwa, że to już to jest tak inaczej, jak rozmawialiśmy o tym też, że ja wiedziałam, że ja z nim będę, natomiast w momencie, kiedy się oświadczył, to przychodzi taki spokój, bo to już jest takie głośno powiedziane, tak, chcę. Z pełną odpowiedzialnością i świadomością. Dokładnie. A poza tym my się bardzo tym ślubem cieszymy. To jest fajne, bo my w ogóle lubimy podobne rzeczy, lubimy razem różne rzeczy robić i generalnie też wiek robi to, wydaje mi się, i punkt życia, w którym jesteśmy, że to po prostu dla nas fan, nie? To będzie impreza życia dla nas. No dobra, Ola, to co, działamy? Idziemy. Zapraszam, chodź ze mną. Zaczynamy mierzenie sukien ślubnych z Olą. No i powiem wam, że ona wydaje mi się być taką bardzo mocną, silną, zdecydowaną kobietą, która definitywnie wie, czego chce. I tak się zastanawiam, czy ten jej charakter pomoże nam w wyborze sukni ślubnej, czy raczej to będzie trudne zadanie.
Wedding Dream TV to znane i lubiane serie. Premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv. No ale zostaw to, może Ola akurat... Ale ja nie wiem, czy Ola będzie... Wiesz, to są takie skrajności, więc wydaje mi się, że są tak diametralnie od siebie różne każda, że jak przymierz będziemy wiedziały, w czym jej najlepiej. No jeszcze pani Iza jej może zaproponować. No właśnie, pani Iza. Co tu wybrałyście? Ale typy, ojej, od sasa do lasa, co? O właśnie, o dobra. Co do tej, Alusia ma wątpliwości do podkładu. Mnie nie przekonuje ten beż pod spodem, ja bym wolała ją jednak tak, natomiast ten beż... Rękawy są z beżem. A tu jest... w tej sukience jest najlepszy to. Aha. I dla naszej Oleczki by to było najfajniejsze. Czyli jest taki delikatny rękawek i w ogóle taki elegancki mankiet. Okay. Tak. Natomiast pani Izo, tu coś z tym dołem, żeby on był taki bardziej wyważony, gładki. Ja bym powiedziała, że on jest trochę zbyt aż przebogacony haft. No, dziwnym zbiegiem okoliczności, ale moim faworytem jest ta sukienka. A do niej jest bolerko. O. Ale no, piękne. To już, no to już wygrała. No to już znaczy, wygrała. Ja mam zupełnie odmienny gust od mojej córki. Aha, tak. Okej. Okay. Coś czuję, że trafiły mi się dwie niezłe doradczynie. No i ciekawa jestem, czy wspólnymi siłami uda nam się wybrać tę suknię idealną? I czy ja skorzystam z tych ich podpowiedzi? Mamy, widzę, pełne napięcia i emocji. Tak. Oczekują i stresują się. Bardzo. No widzę to, dziewczyny. Dobrze, że się złapałyście za rękę, to jesteście bezpieczne. Razem nie utoniecie. Uwaga, bierzemy ją, nie? Tak jest. Ola, zapraszam, chodź do nas. Ola! Widzicie, jak ona wam gra na nerwach? Widzicie? No bardzo. Zapraszamy. No. Chodź, chodź. Pięknota. No. Wow. O la la. Stawaj tutaj. Wow. Męski chór. Ach, jest wzruszenie. Jest. Oj, jest. Ale czuję się super. Muszę przyznać, że się czuję super. Że w ogóle nie myślałam, że jest taka strojna sukienka, no bo ona de facto górę ma. Ale czy ty myślałaś, że tak wykończysz swoją mamę tym pięknym minokiem? Boże. No, tego się nie da powiedzieć. To trzeba poczuć. No i no ja jestem bardzo szczęśliwa. Przepraszam. Czuję się bardzo dobrze. Czuję się wygodnie, czuję się dobrze. Czuję się swobodnie. To jest chyba ważne. Mhm. No i wyglądasz cudownie. Co? Nie wiem, czy to te suknie tak robią, ale wyglądasz cudownie. No. Tak. To jest takie wzruszenie na widok córki w białej sukni, czy to już jest ta świadomość, że zaraz będzie ten ślub i że i coś takiego ważnego w życiu? Ślub, tak. No, to jest ten wszystko naraz. Ale spodziewała się pani takich wzruszeń, takich emocji? Ja wiedziałam, że będzie płakać, ja wiedziałam, że ja będę płakać. Czekałam długo na ten moment, no i doczekałam się. No jedna córa, jedynaczka, już taka stara, mama no się doczekała. No Boże, co ty mi z tą starością tu wyjeżdżasz? No wiesz, no jednak, kurczę, no 40 lat na ślub. Na pierwszy ślub? Na pierwszy ślub. Proszę cię, Ola. Słuchaj, fajna, ale nie? To jest no. Taka wartość, że pierwszy ślub bierzesz w takim wieku, kiedy jesteś dojrzała i chce, wiesz co i robisz. I z miłości, i go chce, i to nie jest tak, że musimy, czy coś tam. No właśnie! Ale ja widzę, że pani jest w pełni szczęśliwa, że ona zabiera pani synka.
Ja nie wiem, jak ja to przeżyję w swoim przypadku, ale... O, i ciężko będzie, mamą, jest, mamą synów jest ciężej. Ja to wiem, ja już dziś jak o tym myślę, to mam... Nieprawda, nieprawda, jestem przeszczęśliwa, jestem mamą syna przecież. Ja się bardzo cieszę. To jest taka córunia moja, no. Wymarzoną przyszłą synową jest Ola. Jest osobą bardzo ekspresyjną. Wprowadza takie fantastyczne życie w naszą rodzinę. Taką fajną energię. Mój syn jest przeszczęśliwy, jest po prostu zauroczony Olą. Ta mi się bardzo podoba. No, więc najważniejsze to, jak ty się czujesz w niej. Jak ty się czujesz w pierwszej sukni ślubnej Ewy? Czuję się świetnie. Czuję się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej sukni. Znaczy miejsce może nie do końca jeszcze odpowiednie, ale już na wstęp to nie, bardzo się dobrze czuję. Dobrze się czuję. Ale wyglądasz tak kobieco, Ola, tak pięknie. Tak po prostu. Weź jeszcze te butki pokaż. Taka delikatność z niej wyszła, co? Bo tak, ona tu weszła, tak. Ura, bura, jo, będziemy mierzyć, To co? Ale zobaczcie, że ona nawet trochę jest. Inaczej się zaczęła poruszać w tej sukni. Od razu taka subtelność, nie? Zmienia, bardzo stylizacja zmienia człowieka. Super. Wcale nie chcę jej zdejmować. Nie chcesz? Nie chcę. O Jezus Maria, powiedziałabym ci, dobra, to może nie zdejmuj. Ale chciałabym, żebyś spróbowała innych, żebyś ewentualnie przekonała się, że ta jest tą właściwą, wiesz. Nie tą, no. Daj sobie gorzej wybór. Będzie, jak każda następna będzie, wiesz, też pasować. To będzie gorzej. Obyśmy takie problemy mieli. Ja jeszcze bym cię chciała zobaczyć, Ola, w odkrytych ramionkach, czyli takiej sukience bardziej, wiesz, takiej... No to co? To spełniamy od razu życzenie teściowej. Próbujemy coś bez rękawów. Okej. Okay. Dobra? Okej. Okay. No to teraz zapraszam tak, dla odmiany, cię. Prawda? Dla odmiany trochę więcej golizny. Dla teściowej. Bardzo proszę. Czas na prawdziwą petardę. Coś, czego nie ma żaden inny salon. Suknia ślubna plisowana. To jest w ogóle hit. To jest bardzo trudne do skracania. Krawcowe nie znoszą, kiedy słyszą plisy. Ale mnie to w ogóle nie interesuje. Najważniejszy jest efekt. Olu, zapraszam. Może łez nie będzie. A może będą większe? Będzie. Rusałka. Wow. Rusałka. Będą wzruszenia. I'm going crazy for you. Rosałeczka. Wow. Wow. No i teraz nie wiadomo, które. Odwróć się rusałeczka. No to, i teraz przodem. Zobacz, mówiłaś, że nie odkryte ramiona. A piękne są te ramiona. No właśnie. Ale to w głowie siedzi. To w głowie powiedziałam. Siedzi, ja tu mam cyc. No masz. Przyszłaś z nim. No, też jest fajny. No, właśnie. Kurczę, tak. No i teraz decyzja dopiero to no jest. No poczekaj, jeszcze ten. Jeszcze nie. Jeszcze następna będzie też piękna. I no też jak jest się fajny. Czujesz? One wszystkie są właśnie takie, że się w nich super czuć, że ta jest cięższa, ta jest tu cięższa, cięższy ma materiał. Mhm. Ona troszeczkę jest, jest też za długa. Tak, muszę ją trzymać w tej chwili idąc, ale to... No tu jest więcej, bo tu jest przyplisowany materiał, więc... No i właśnie, tak jak pani ją założyła, to są plisy. Słuchajcie, plisy są tak modne, są tak ja piękne. Ja się bałam tych plis, że bardzo pogrubiają, ale nie mam takich. Co ty wrócisz się modelką? Bo to nie są takie równe plisy, tylko one idą jak koło. One tak, tu są węższe, tam a się tu rozszerzają. Się rozszerzają. I one przepięknie wydłużają, wysmuklają sylwetkę. Przecudne. No, wiesz, powiem ci, że w tamtej wyglądałaś cudownie, ale w tej chyba jeszcze lepiej. To jest taki typ sukienki, którą by teściowa jej wybrała. Powiedzmy to tak. No Ola, no Ola. No Ola, no Ola. Co to będzie? Fajne. Ale widzę też, że czujesz się tak, w niej swobodnie. Tak, też się czuję dobrze. Że oprócz tego, że wyskoczyłaś ze spodni i wskoczyłaś plecki, w suknię, piękny to... Piękny przód. No tak? Pięknie. Naprawdę? Pięknie aż tak wow? No, pięknie biuścik. No, wow.
Tak, wow, tu coś wow. delikatnego na szyjkę. Słuchaj, tutaj twojej przyszłej teściowej plisy muszą się podobać, bo sama nosi. Tak. Bardzo proszę. Zgadzam. Wiedziałam, jak się podlizać tutaj. Delikatnie. Fajna. W której się lepiej czujesz? Mamo, w obu się czuję super. Aha. To bierzemy dwie, jedna do północy, druga po północy. To jest świetne podejście. To jest świetne podejście. No dobra, Rusałka, jesteś gotowa na kolejną suknię? Tak, a już na ciekawość zżera coraz bardziej. To zmieniamy z Rusałki w grecką boginię teraz, słuchajcie, co by na to? Spróbujmy czegoś, co jest trochę asymetryczne, czegoś, czego jeszcze nie było. Bazujemy na gładkich sukniach, bo widzimy już, że to jest dobry kierunek. Spróbujmy coś asymetrycznego. No ciekawa jestem, jak na to zareagujecie. Moja ostatnia propozycja dla Oli to suknia z jednej strony klasyczna, ale z drugiej z pazurem. Będzie lejący, delikatny dół, asymetria u góry i... No, nie będę zdradzać, zobaczcie sami. Uwaga, czy też wyciśnie łzy z oczu mamy? No może. Zaraz się przekonamy, jak będzie tym razem. Olu, zapraszam. Wow. Wyciśnie. Wow. O cholera, czyżby ta trzecia miała być? Przepraszam. Wow. Iza. Chcesz mi podziękować, rozumiem, tak? No, wiesz co, Ola, odebrało mi mowę. Powiem szczerze. Bo ta ma w sobie i to, i to. Jest i... No, i to, i to. I trochę rękaw, i trochę nie rękaw. I trochę rękaw, i trochę nie rękaw, dokładnie. I trochę błyskotek, i trochę gładkości, i rozporek. Wow. Słuchajcie, musimy sobie powiedzieć od początku, ona jest za mała. Tak. I jest tutaj ciasno. Tu i ten biust jest przez to spłaszczony i rękaw jest zbyt obcisły. Jakby tu się jeszcze dużo złego dzieje w tej sukni. Nie chciałabym jednak, żebyście się na tym koncentrowały, tylko po prostu poczuły ducha tej sukni. No, rewelacja. No i za nie mówiłam. I czuję się też, naprawdę... czuję się też w niej bardzo dobrze. Mimo, że jest za mała i to mówię, tu czuję, że mnie spłaszcza i w ogóle, ale to jest tak. Bo tu jeszcze jak dojdzie teraz odpowiedni biust... Wiesz, tutaj też dojdzie miejsce na biust, troszkę ta talia się obniży, będziesz też miała wtedy wrażenie takiego wysmuklenia większego, bo ta talia teraz ci poszła mocno do góry, nie? Bo biust zabrał sukienkę do góry. Tak. A to musi być miejsce na twój biust, talia w odpowiednim miejscu, rękaw nie taki obcisły, ścisły. No. Ojej. No, powiem szczerze, że wybór będzie naprawdę bardzo ciężki. To jest niesamowite, jak ty swoją urodą bronisz prostych sukien. Ja jestem przekonana, że za duża ilość tiulu, aplikacji, błyskotek byłaby katastrofą. A ty w której się najlepiej czujesz? We wszystkich trzech. Aha. To znaczy najwygodniej byłoby, było mi w pierwszej, bo pierwsza była chyba mój rozmiar, czy była za duża, była na za duża nawet pospinana, więc w pierwszej czułam się najswobodniej w sensie ruchów. W drugiej było chłodniej, co jest ważne na lato. No i wam się bardzo podobała. W tej też się czuję dobrze. No to świetnie. Tyle wybór. Tylko, że czuję absolutnie, że jest za mała. Wydaje mi się, że w tej trzeciej sukni wygląda jak bogini. Znaczy nawiązując do antycznych czasów. Bo milion dolarów, nie, to bardziej bym powiedziała, że w tej drugiej wygląda jak milion dolarów. Moja droga, przed tobą trudna decyzja.
Nie zdradzaj nam, która najbardziej ci przypadła do gustu. Ciekawa jestem jednak bardzo, bardzo, do której twoje serce najmocniej zabiło. No dobra, ale to za chwilę. Za chwilę też zaproszę cię na metamorfozę. Zrobimy piękny włos, super make-up. Jak tu wyjdziesz, to się padną. Ale zanim padną... Już jesteśmy wbite w kanapę. Dobrze, że siedzą, a na finale będą stały, wiesz, mogą jeszcze paść. Ale zanim ta metamorfoza, to chciałabym, żebyśmy zaczęły od pielęgnacji, bo dobrze wypielęgnowana cera to jest podstawa dobrego makijażu potem. Tego, że on będzie dobrze wyglądał i długo się trzymał. Zapraszam cię do moich ekspertów i dziękuję. Dziękuję. Bogini dziękuję. Grecka. Brawo ty. Żegnamy. Dziewczyny, ja bardzo często podkreślam, że żebyście były w pełni zachwycone efektem końcowym w dniu ślubu, swoim wyglądem, to najpierw musicie zadbać o skórę. Na początek odmładzające płatki pod oczy i na bruzdy nosowe, ale co jest fajne, tych płatków możecie użyć na wszystkie te rejony, które po prostu potrzebują nawilżenia i wygładzenia. Bardzo często z takich płatków korzystają makijażyści, bo wystarczy, że nałożycie je na 15 minut, a efekt na skórze już jest widoczny, czyli pozbywamy się cieni pod oczami, opuchlizny, a skóra staje się promienna. I tak przygotowana skóra przed makijażem powoduje, że ten makijaż dużo lepiej i dłużej się na niej utrzymuje. Jestem przekonana, że żaden makijażysta, ale też mam nadzieję, że żadna z Was, nie wyobraża sobie wykonania makijażu bez nałożenia najpierw kremu. A krem z witaminą C jest świetną bazą pod makijaż, ma lekką konsystencję i tak naprawdę nadaje się do każdego rodzaju skóry. Co witamina C daje? Po pierwsze, rozjaśnia zmiany potrądzikowe i wyrównuje koloryt skóry. Co więcej, chroni nas przed powstawaniem kolejnych przebarwień. No a skóra po użyciu takiego kremu jest bardzo promienna i wygładzona. W takim dniu wszystkie oczy skierowane są na pannę młodą, więc oczywiście ona cała musi być nieskazitelna, ale bardzo ważną rolę tego dnia odgrywają jej dłonie, bo tutaj zakładamy obrączki, bo tu mamy zbliżenia podczas zdjęć, podczas filmu, więc o te dłonie też trzeba zadbać. Co zrobić? Najlepiej na dłonie na pół godziny nałożyć bardzo intensywnie regenerującą i odżywczą maskę. Taka maska ma w sobie m.in. wyciąg z awokado czy kwas hialuronowy i ta maska daje taki efekt, że nasze dłonie są gładkie, pozbywamy się ewentualnych oznak starzenia, są odżywione i prezentują się naprawdę pięknie. I podczas stosowania tej maski można zacząć metamorfozę. Widzę, że się stresujecie. Oj. Widzę to napięcie, czuję to napięcie, chociaż mam wrażenie, że nawet je zauważyć można. Zaraz przekonamy się, na którą suknię zdecydowała się Ola i zobaczycie, jak może na swoim ślubie wyglądać. To jest moja propozycja, czy z niej skorzysta, nie wiadomo, ale może zakocha się w tym swoim wyglądzie. I właśnie go odwzoruje za jakiś czas. No to co? Zaczynamy. Mamy powiedziały i tak się właśnie wydarzy. Zaczynamy, to oznacza wołamy Olę. Olu, zapraszam. Wow. 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 Wow.
jednogłośnie to stwierdziłeś. Bosko, to mało powiedziałam. No jeszcze! Aż się boję ciebie to odsunąć. Milion dolarów to mało. Wow. Wow. Ola, podmienili cię. Aż się trzęsę cała po prostu. To jest... To w ogóle jak mijaj, nie dziecko zamienili. Ola, pięknie. Po prostu pięknie. Tak. Wow. Tak. To brak mi słów po prostu. Ale w ogóle tu nie wiem, na co patrzeć. Czy mam patrzeć się na sukienkę, czy mam patrzeć na górę. O, wow. Jest w ogóle, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. W życiu tak nie wyglądałam. No i w życiu ślubu jeszcze nie brałaś, tak, więc... Tak. No prawidłowo, że jeszcze tak nie wyglądałaś. Wow. Ola piękna. Ola piękna. No wyglądasz po prostu. Wyglądam, wspaniale. Znaczy ja wiem, jak wyglądam, po prostu wyglądam jak 5 milionów dolarów, nie jak 1 milion nawet. Słuchaj, wykończyłaś mamę, zobacz, tam łzy po prostu lecą. Nie zmyjesz się, słuchaj, to jest skała po prostu. Naprawdę. Dziewczyny są zachwycone. Ja trochę boję się nawet myśleć o tym, co poczuje Bartek, jak cię zobaczy. Tak. Panno młoda. Ja ci bardzo gratuluję, dokonałaś wspaniałego wyboru. Wyglądasz, jak sama powiedziałaś, jak 5 milionów dolarów. Czego ci mogę życzyć? No w twoim życiu, tego wymarzonego dnia, tego wspaniałego ślubu, żeby spełnił wszystkie twoje oczekiwania. Żebyś nie mogła powstrzymać ogromnych emocji, radości i łez spowodowanych twoją miłością do twojego przyszłego męża. To jest nowe słowo. I życzę wam już w małżeństwie samych szczęśliwych i wypełnionych miłością dni. Jesteście wspaniałą rodziną. Wspaniałą, bardzo ci gratuluję. Tak się cieszę, że to się udało. Jesteś fajterką i mistrzynią i wspaniałą kobietą. Pełną energii. Dziękuję. Naprawdę, mogłabyś obdzielić tą swoją energią i tą swoją wytrwałością 5 kolejnych. Dziękujemy za tak piękną Olę. Całusy, dziękuję. A wy się przytulajcie, moje piękne. No to jest po prostu. Cząsteczkę wam nie zlecę. Ola, jak to jest cudno. Normalnie cudno. Nie ta kobieta. No mówię, że inny człowiek. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.